wstrzymany obecnie sezon 2019-2020 dla wielu z nas, Europejczyków, Polaków, rozpoczął się tak naprawdę w czeskiej O2 arenie w Pradze od meczu Chicago Blackhawks kontra Philadelphia Flyers. Dzisiaj zapraszamy Was na sentymentalną podróż 10 lat wstecz do finału Pucharu Stanleya. Wtedy właśnie obie te ekipy, chociaż w diametralnie różnych składach, walczyły o triumf, o wygraną najważniejszego trofeum w hokejowym świecie. Komentować mecz dla Państwa będą redaktor portalu NHL.pl Adrian Kowal. Dzień dobry. I Michał Ruszel, również NHL.pl. To będzie oczywiście specyficzny komentarz, już z wiedzą tego, co 10 lat później i przez całą tą dekadę działo się w NHL. Zastanawialiśmy się, Adrianie, jak do tego podejść, czy to będą takie opowieści, czy to będzie taki prawdziwy komentarz, udając, że nie wiemy, co się stało, ale zgodnie stwierdziliśmy, że będą to raczej takiego typu wspominki z elementem komentarza. Musimy odpowiednio wyważyć proporcje, tak to nazwijmy. Jesteśmy w United Center, Madhouse on Madison, no i zaraz zaczynamy. Pierwszy mecz finału 2010 roku. Będzie okazja tutaj wspominać o zawodnikach, którzy biorą udział. Część z nich jeszcze na taflach NHL możemy obserwować, a część z nich już dawno temu odeszła do lamusa na sportową emeryturę. Jedyna zmiana w składzie w porównaniu z poprzednimi meczami, Tomasz Kopecki w składzie Chicago Blackhawks zastąpił kontuzjowanego wówczas Andrew Ladda. Wyruszyliśmy. Dave Boland z pierwszym wygranym wznowieniem. Ważnym aspektem, o którym wspomnieć musimy, jest obsada bramek. Po jednej stronie Michael Layton w bramce Philadelphia Flyers, a po drugiej Antti Niemi chroni słupków Chicago Blackhawks. No, z perspektywy czasu jest to dość osobliwy duet bramkarzy, którzy wystąpili w tym spotkaniu. Wiemy, jak później potoczyła się kariera Antti Niemiego. Nigdy nie uchodził za bramkarza wielkiego formatu, a historia obsady bramki w Filadelfii to w ogóle materiał na bardzo długą opowieść. Sezon jako bramkarz numer jeden rozpoczynał Ray Emery, jednak kontuzjowany na przełomie lutego i marca nie był w stanie dokończyć sezonu. Wtedy Flyers oparli się na duecie Brian Boucher i Michael Layton właśnie. Playoffy rozpoczynał Brian Boucher, o właśnie widoczny po lewej ręce Biera Maguire'a siedzący goalkeeper Filadelfii. A w bramce zastąpił go w trakcie playoff już Michael Layton i bronił niemal do samego końca. No, z perspektywy czasu rzeczywiście osobliwy duet bramkarzy Philadelphia Flyers dał im tak daleki udział w playoffach 2010 roku. Mieliśmy pierwszą groźną akcję Philadelphia, tak około pół minuty temu strzelał Braden Coburn. A pod bramką działał oczywiście Jeff Carter po to, żeby ten krążek gdzieś przekierować. Teraz zaś nieudane próba założenia zamku przez Chicago. Pierwsza akcja Mariana Hossy. To też jest postać, która wtedy w 2010 roku grała w finałach Pucharu Stanleya po raz trzeci z rzędu. Oto była niebywała historia z Marianem Hossą. Pamiętamy jego polowanie na Puchar Stanleya, przenosiny w 2008 roku do Pittsburgh Penguins. Tam razem z Sidneyem Crosbym miał tworzyć duet, który poprowadzi Pingwiny po Puchar Stanleya. Wtedy Pingwiny przegrały finał z Detroit Red Wings. Rok później był już z kolei graczem Detroit Red Wings. Podpisał jednoroczną umowę z czerwonymi skrzydłami. Bardzo zależało mu na tym, by sięgnąć po puchar. No ale w tamtych rozgrywkach Red Wings przegrali oczywiście z Pingwinami w rewanżu kolejnego lata. W 2009 roku postanowił podpisać wieloletnią umowę, która notabene nadal obowiązuje Mariana Hossę. Podpisał ten kontrakt z Chicago Blackhawks na 12 lat i w 2010 roku po raz trzeci z rzędu znalazł się w finale Pucharu Stanleya. No i wreszcie właśnie po ten upragniony puchar udało mu się sięgnąć. Tak, to była specyficzna historyczna chwila, bo
No pierwszy zawodnik, który grał w trzech finałach z rzędu, żadnego wcześniejszego, tych dwóch wcześniejszych nie wygrał. I w różnych barwach oczywiście. Wszystkie występy właśnie w różnych barwach. To był ten element, który wyróżniał Mariana Hossę. No tak, bo mieliśmy chociażby, mamy w tym meczu Tomasa Kopeckiego. On także grał tutaj w trzecich finałach z rzędu, ale dwa wcześniejsze w barwach Detroit Red Wings. No i tam się doczekał Pucharu Stanleya. No, ale Kopecki wycofał się z NHL-owego życia dużo wcześniej niż Marian Hossa. Hossa, jak wiemy, zakończył karierę, czy właściwie przerwał swoją karierę z powodu alergii skórnej. Taki przynajmniej powód podali Chicago Blackhawks przed sezonem 2017-2018, ale akurat to zbiegło się z bardzo dużą obniżką zarobków Mariana Hossy, więc tutaj dość sporo teorii spiskowych powstało na temat zakończenia kariery przez Słowaka. Próba strzału Daniela Briere to też jest postać, o której będziemy wspominać. Teraz zaś kontrę Chicago próbuje uruchomić Niklas Hjalmarsson. Obecnie to też jest jedna z tych twarzy, którą mogliśmy w sezonie 19-20 oglądać w barwach Arizona Coyotes. W playoffach 2010 Niklas Hjalmarsson tworzył żelazną parę razem z Brianem Campbellem. Oczywiście pierwsze skrzypce grali Duncan Keith i Brent Seabrook, bardzo dobrze znana nam para obrońców Chicago Blackhawks. Natomiast tym drugim duetem, równie ważnym w układance Joela Quenneville'a, był właśnie Hjalmarsson i Ryan Campbell. Mamy pierwszą interwencję sędziów, kara nałożona na zawodnika Chicago, Bena Igera. Będzie okazja do gry w przewadze Philadelphia Flyers. Lotnicy w tym sezonie 2009-2010 no nie grali najlepiej. Tak naprawdę swój udział w playoffach zawdzięczają ostatniemu meczowi sezonu zasadniczego. I to jakiemu? Ty na pewno dobrze pamiętasz, albo przynajmniej masz do powiedzenia coś w tym temacie. Trauma trzyma mnie do dzisiaj, muszę się szczerze przyznać. To była pierwsza i jedyna jak na razie tego typu historia w NHL, kiedy rzuty karne w ostatnim dniu sezonu zasadniczego zadecydowały o tym, że Flyers w playoff wyprzedzili o jeden punkt New York Rangers, z którymi właśnie rozgrywali swoje ostatnie spotkanie w tym sezonie. I tam po prostu gra toczyła się do tego, kto wygra serię rzutów karnych. Tam lepsi byli lotnicy i to oni znaleźli się w playoffach jako numer 7 z rozstawienia, bo jeszcze dzięki lepszemu bilansowi zwycięstw w czasie zasadniczym lub dogrywkach wyprzedzili Montreal Canadiens, którzy byli zespołem z rozstawienia numer 8, a Philadelphia była numerem 7. No i ta cała ich historia w playoffach również była niebywałym runem. Najpierw udało im się dość niespodziewanie wygrać z weteranami New Jersey Devils. Druga runda to był ten nieprawdopodobny comeback, jeden z trzech w historii NHL, kiedy drużyna odwróciła losy rywalizacji ze stanu 0-3 i wygrała serię playoff 4-3. No a w trzeciej rundzie to już dość łatwy, stosunkowo łatwy pojedynek z Montreal Canadiens. Tam wygrano w 5 meczach 4-1. Montreal, który też był wielką niespodzianką, mówiłem przed momentem o tym, że Canadiens dostali się do playoff jako ekipa z rozstawienia 8. Tam to był też taki kopciuszek tych playoffów. Pamiętamy niesamowitą serię, kiedy ofensywna maszyna z Waszyngtonu została zatrzymana przez Jarosława Halaka. Wtedy Słowak był czołową postacią Canadiens i to głównie dzięki jemu udało się Montrealowi dojść do finału konferencji wschodniej. Historia lotników w tych playoffach to taka Cinderella story, coś podobnego do tego, co przeżywaliśmy rok temu, czyli w sezonie 2018-19 St. Louis Blues. Nawet tak patrząc na obsadę bramki teraz z perspektywy czasu, no można by uznać, że Michael Layton, prowadzący ich tak daleko w playoffach z Brianem Boucherem, to jest coś podobnego do tego, co stało się w ekipie bluesmenów z Jordanem Binningtonem. No, tylko że jak pokazał ten obecnie przerwany sezon 19-20, Jordan Binnington trochę dłużej potwierdza klasę niż Michael Layton. Michael Layton jednak przez całą karierę był graczem, który nigdy nie przeskoczył poziomu rezerwowego i to nawet trudno nazwać go dobrym rezerwowym czy porządnym zmiennikiem na poziomie NHL. Jednak więcej czasu spędził na farmach w American Hockey League. Jordan Binnington
Najprawdopodobniej czeka go jednak nieco dłuższa przyszłość w najlepszej lidze świata. Udało się Chicago przetrwać te 2 minuty osłabienia. Była dobra pierwsza minuta w powerplay, jeżeli chodzi o Filadelfię. Tam była szansa Mike'a Richardsa. Czaił się pod bramką znowu Jeff Carter, ale nie udało się Antiego Niemi pokonać. Teraz taki teoretycznie niegroźny strzał u Dave'a Bolanda. Widzimy, że Michael Layton nieco elektryczny w tych pierwszych minutach, chociaż już 6 minut za nami pierwszego finału w 2010 roku. Patrick Kane, numer 88, no to jest jedna z gwiazd ligi, która cementowała swoją pozycję w lidze właśnie chyba pierwszy raz tak mocno zaznaczając się właśnie w tych finałach 2010. No właśnie, bo z dzisiejszej perspektywy mówimy o Patricku Kane jako o absolutnej gwieździe Chicago Blackhawks, jednym z najlepszych graczy całej NHL. W 2010 roku on jeszcze takiej pozycji sobie w lidze nie wywalczył, takiej, na taką reputację jeszcze nie zdążył zapracować. Owszem, był już bardzo ważnym graczem. Pierwsza formacja razem z Jonathanem Tavesem i oglądanym Dustinem Byfuglem przed momentem. To była niesamowita broń Chicago, no ale przecież były też takie postaci jak Patrick Sharp, jak omawiany przez nas już Marian Hossa, jak Dave Boland, jak Chris Verstik. To była naprawdę bardzo głęboka ekipa, gdzie nie było aż tak wyraźnego lidera, jakim dzisiaj jest Amerykanin. Aaron Asham próbował takiego samotnego wypadu, teraz dołączyli koledzy, ale jest spalony. To też jest specyficzny dla nas kawałek chleba, bo trochę zasad w NHL się zmieniło przez te 10 lat. Musimy trochę cofnąć swoje przyzwyczajenia do tego, jak oceniamy niektóre sytuacje. To wspomnienie zwycięstw w konferencji wschodniej i konferencji zachodniej w trakcie play-offów, przesądy co do tego, kto trofeum za konkretny triumf podniesie. No i tym roku akurat się sprawdziło, bo Mike Richards podniósł puchar za wygranie konferencji wschodniej. Jonathan Taves, taki naczelny przedstawiciel graczy, którzy wierzą w te przesądy, stanął tylko obok pucharu, nawet na niego nie spojrzał, co powtórzył przecież przy wszystkich późniejszych triumfach Chicago Blackhawks w playoffach. Tak, to był 2010 rok, a teraz może przerwijmy te nasze wywody, bo jest pierwszy gol w tych transmisjach, retransmisjach, które tutaj sobie mamy zamiar zorganizować, gol na konto Filadelfii. Trudno było tobie, Michale, ukryć ekscytację tym wydarzeniem. Bramka dość przypadkowa, pierwotnie zaliczona Scottowi Hartnellowi, jak widzimy na grafice, ale okaże się, że to wcale nie będzie jego bramka. Gol zostanie bowiem zaliczony Finowi Willemu Leino. No właśnie, krążek odbił się najpierw od Antiego Niemiego, później trafił Niklasa Hjalmarssona i to szwedzki obrońca Chicago tak naprawdę de facto strzelił gola samobójczego. Ville Leino był jednak ostatnim graczem Filadelfii, który dotknął krążek. I to właściwie jest taka bardzo fajna ilustracja tego, jakie playoffy rozgrywał Ville Leino. On zdobył, to była jego piąta bramka w tamtych playoffach. W ogóle rozegrał niebywałą całą serię postseason, na co później nabrali się Buffalo Sabres, oferując mu gigantyczny kontrakt po tym udanym playoffie w ekipie Philadelphia Flyers. Jak wiemy, ta historia Willego Leino bardzo szybko w NHL się skończyła, w ogóle nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, bardzo szybko został przez Buffalo wykupiony i pożegnał się z NHL już wiele, wiele lat temu. Ale playoffy zagrał kapitalne i tego nikt już mu nie zabierze. To prawda, rekordowe playoffy, jeżeli chodzi o występy rookie, 21 punktów. Później całkiem niedawno z naszej perspektywy Jake Guentzel wyrównał
to osiągnięcie w roli debiutanta. Kolejna udana interwencja Michaela Leightona. No, ułożył się ten mecz na początku przynajmniej zdecydowanie na korzyść Filadelfii. Byli aktywniejsi, mieli ten power play, oddawali groźniejsze strzały, liczne przejęcia krążka, tak jak w tym przypadku w strefie neutralnej. Naprawdę wyglądało to dla Flyers dobrze. Tutaj jeszcze jedna powtórka tej bramki. Od straty Briana Campbella takim długim krosowym podaniem przez dwie strefy chciał przenieść krążek. Świetnie też Danny Briere utrzymał go w tercji ofensywnej. Widzieliśmy ofiarnie na kolanach, powstrzymał go przed wyleceniem za linię niebieską. A to była bardzo ważna postać się tamtej Filadelfii. Asysty przy bramce Leino, Daniel Briere i Chris Pronger. Chris Pronger, o którym tu na pewno dużo będziemy mówić. Zresztą była już taka przebitka, taka setka tutaj, gdy walczy z Dustinem Bufflinem i z tego też te finały można było zapamiętać, a teraz gol wyrównujący. Troy Brower. No, kapitalna klepa w wykonaniu Browera. Wyłożył mu pięknie krążek Marian Hossa, świetnie uderzył Troy Brower. Błyskawiczna odpowiedź Chicago. Oni też właśnie z tego słynęli, że bardzo szybko potrafili w tych playoffach odpowiadać na bramki przeciwników. Rzadko dochodziło do sytuacji, kiedy rywale odskakiwali im na więcej niż gola. No i zobaczmy, Hossa przyjął na plecy obrońcę, utrzymał się przy krążku. Trzech zawodników, tak właściwie czterech nawet, związał swoim zagraniem Marian Hossa. No, druga sprawa, że cała czwórka Filadelfii, tu i Giroux, i Aaron Asham niepotrzebnie aż tak głęboko broniła się w tej akcji bramkowej. No tak, stracił kij też Ryan Parent, doszło do takiego braku komunikacji pomiędzy zawodnikami broniącymi, wyglądało to jak przewaga liczebna, a Marian Hossa bardzo inteligentny, całą karierę uchodził właśnie za bardzo inteligentnego zawodnika i szybko zorientował się w tej sytuacji i szybko doprowadzili gracze Chicago do wyrównania, bo to zaledwie minuta i 8 sekund prowadziła Filadelfia w tym meczu 1-0. Prowadziła, co możemy już zdradzić, znając końcowy rezultat i to, jak to wszystko się potoczyło, nie po raz ostatni. Troy Brower, trzeci jego gol w tych playoffach 2010 roku. No, patrząc, znowu tutaj będziemy się odwoływać do tego, co znamy z historii najnowszej, to ta jego kariera dwukrotnie też się przewinęła przez St. Louis Blues i obecnie także zaliczył w sezonie 19-20 kilkanaście występów w kadrze bluesmenów. Niedawno przed zatrzymaniem rozgrywek na liście waivers się znalazł, co wszyscy odebrali jako taki sygnał, że wracać do zdrowia i wracać powoli do składu będzie Władimir Tarasienko. Dustin Bufflin w roli napastnika w tym spotkaniu. My jesteśmy przynajmniej w ostatnich latach już przyzwyczajeni do ustawienia Bufflina raczej w roli obrońcy na linii niebieskiej, oczywiście chętnie przechodzącego gdzieś tam na skrzydło i grania jako silny skrzydłowy, ale tutaj w Chicago w tych finałach, mimo że wpisywany był oczywiście do protokołu meczowego w rubryce obrońców, to konsekwentnie stawał na niego Joel Quenneville w roli napastnika skrzydłowego pierwszego ataku wraz z Jonathanem Tavesem i z Patrickiem Kane'em. I to działało. Trzeba przyznać, że to bardzo dobrze działało. No właśnie, bo dzisiaj mówimy o Bufflinie jako o nieszablonowym obrońcy, a kiedy grał jako skrzydłowy, to właśnie był takim bardzo przewidywalnym graczem, taką klasyką gatunku, jeżeli chodzi o power forwardów. Był bardzo silnym, znakomicie walczącym na bandach. No, widzieliśmy to już w akcji przed momentem, teraz po wznowieniu też przepychał się z obrońcą bardzo efektywnie, bardzo skutecznie, więc w tym aspekcie hokeja Bufflin był bardzo przewidywalny i bardzo regularny. Ale z perspektywy czasu też chyba możemy powiedzieć, że to przestawienie Bufflina na linię niebieską, stworzenie z niego takiego wolnego elektronu, może nawet bardziej, trochę w stylu Brenta Burnsa, to chyba wyszło na korzyść i Bufflinowi, i też przede wszystkim Winnipeg Jets.
No tak się rzeczywiście może wydawać, chociaż no, w tych finałach... No, bo jednak Dustin Bufflin jako skrzydłowy to był gracz na poziomie 20 bramek, 40 punktów, może trochę więcej. No, trudno powiedzieć też, jakby się potoczyła jego kariera, gdyby został skrzydłowym do samego końca przez te wszystkie następne lata. Natomiast to, no, wiemy, jak wielki wpływ miał na grę Winnipeg Jets jako obrońca. I też jaką unikatową postacią stał się dzięki temu Dustin Bufflin, no bo takim obrońcą grającym w takim stylu, o takiej charakterystyce nie mógł właśnie pochwalić się nikt inny poza San Jose Sharks i Brentem Burnsem, też przecież swoją drogą przestawianym z pozycji obrońcy na napastnika, później z powrotem na obronę, tak sobie podróżował przez swoją karierę Brent Burns. Raczej nie byłby tak cenionym zawodnikiem, tutaj się w pełni zgodzę, jako silny napastnik, nawet pierwszej formacji, tutaj Chicago próbowało to wielokrotnie powtarzać, chociażby Brian Pickel i jego późniejsza kariera Blackhawks, to była taka próba naśladowania tego, co grał Dustin Bufflin, i wiemy, że no, nie zarobił tych pieniędzy i nie dorobił się tej estymy, co Dustin Bufflin. Z drugiej strony świetnie sobie to Joel Quenneville wtedy wymyślił na czas tych playoffów 2010. Możemy zresztą w ustawieniu Chicago zauważyć, że po lewej stronie grają w tym meczu Bufflinem, Brouwerem, Kopeckim i Igerem. To są naprawdę każdy z nich kawał chłopa, silni napastnicy, no mający strzał, mający dyspozycję do tego, żeby tutaj te fizyczne pojedynki wygrywać. No bo już z kolei prawa strona to właściwie sami technicy, no, i Patrick Kane, i Marian Hossa, i Chris Verstig, to raczej gracze typowo ofensywni, znaczy może o Hossie nie możemy tego powiedzieć, bo on był kapitalnym, wszechstronnym hokeistą, no ale ofensywnych umiejętności też nikt mu nie może odmówić. Trochę wyłamuje się z tej tendencji Adam Burish, który grał w czwartej formacji, no ale w ogóle czwarta formacja, to były jeszcze te czasy, kiedy czwarte ataki, właściwie cała liga zgodnie zestawiała w nich graczy typowo zadaniowych, albo walczaków, albo dobrych centrów do wznowień. I tak też było w tej rywalizacji, bo Chicago posilili się na playoffy Johnem Maddenem, jednym z najlepszych fachowców w tamtych latach, jeżeli chodzi o wygrane buliki. A w Filadelfii występował Blair Betts, czyli też typowo defensywny środkowy, którego głównym zadaniem było wygrywanie wznowień. Tymczasem mamy drugą karę, Patrick Kane w boksie, a Filadelfia po raz drugi z przewagą jednego zawodnika na lodzie. Już w pierwszym powerplay oddali tylko jeden strzał, chociaż przez minutę to dobrze wyglądało. Teraz szybko udało się założyć zamek, jest strzał z niebieskiej Chrisa Prongera, ale nie mi bezbłędnie. Zresztą uderzenie dosyć łatwe do wybronienia w sam środek bramki, w sam środek też bramkarza. A to jest ta sytuacja, w której Kane przewinił, został odesłany do boksu. Wspomnieliśmy o Marianie Hossie przy okazji rozmowy o tym, że na prawej stronie Chicago mają techników, bo oczywiście Hossie nic z techniki nie odejmujemy, ale słusznie i bardzo, bardzo konkretnie powiedziałeś, że to jest zawodnik o wielu umiejętnościach. Bardzo ceniony był za swoją grę w defensywie i też Patricka Kane'a sporo w tej materii nauczył w trakcie swojej kariery w Chicago. Teraz było bardzo blisko, ale nie dał rady dobijać jeszcze Hartnell. Akcja w drugą stronę, Hossa. Nie udało się tutaj dograć do Jonathana Tavesa, nie udało się oddać strzału w tej akcji. Jest przejęcie krążka przez Verstiga, kolejna próba do grania zablokowana przez Prongera, ale walczą zawodnicy Chicago i znowu ta druga minuta przewagi w wykonaniu Filadelfii zdecydowanie gorsza. Chris Pronger teraz kółeczko wokół własnej bramki uspokoił to, ale nie da się ukryć, że kilka cennych sekund uciekło. Teraz jest przejęcie krążka. Troy Brouwer, nie, to Dave Boland sam na sam i wykorzystuje tę sytuację. Jest 2-1. Jest 2-1 dla gospodarzy tego spotkania, dla czarnych jastrzębi. No i świetnie zrobił to Dave Boland. Doskonale rozczytana akcja. Zabrany krążek Bradenowi Coburnowi na linii niebieskiej. Kosztowna strata Bradena. Widzimy, to jest ta akcja, kiedy zostawił mu krążek. Wydawało się, że w niegroźnej sytuacji
zrobił to Simon Gagne, a jednak skoczył krążek Coburnowi. No i bardzo spokojnie, bardzo pewnie zabrał się z nim Dave Bolan. W takiej sytuacji obrońca zawsze jest na straconej pozycji, nie ma szansy, żeby z taką stratą dogonić swojego rywala. No i Michael Layton, no nie można niby bramkarza winić za wpuszczenie bramki w sytuacji sam na sam, ale tutaj dość pechowo ten krążek wpadł Laytonowi. Dave Bolan nigdy jakimś wielkim hokeistą nie był, to taki raczej szkodnik, zawodnik przeznaczony stricte do przeszkadzania w rozwijaniu skrzydeł innym zawodnikom, przeciwnikom, ale tutaj jeżeli chodzi o tych żołnierzy Joela Quenville'a playoffowych, zdecydowanie. Tak, tak, zdecydowanie zawodnik, który w playoffach pokazuje to swoje lepsze oblicze. Czwarty gol w osłabieniu strzelony przez Czarne Jastrzębie, jeżeli chodzi o playoffy. W sezonie zasadniczym strzelili takich bramek 13. I też byli najlepsi, więc to pokazuje, że coś było dobrze robione, jeżeli chodzi o gry w osłabieniach przez Chicago. Czy dobrze ustawiali się, czy dobrze potrafili rozczytać to, co zamierzali rywale w swoich powerplayach. W każdym razie Blackhawks bardzo dobrze się w tym odnajdywali. No i to też pokrywa się z tym, co mówiliśmy o tym, jak bardzo inteligentną grupę graczy mieli wówczas Blackhawks, jak bardzo świadomych defensywnie, bo chwalimy za to Hossę, no ale właśnie Dave Bolan, czy Chris Verstig, czy John Madden, czy Jonathan Tate, to są przecież znakomite postaci i tuzy gry defensywne, mimo że to napastnicy. A tak, Niklas Hjalmarsson, o którym rozmawialiśmy, to przecież też był wiele lat jeden z czołowych zawodników NHL, jeżeli chodzi o blokowane strzały. On ponad 1000 ich zablokował w barwach Chicago, bo teraz wiemy, że jest już w Arizonie i to te ostatnie jego lata to też jest przykład tego, jak te zablokowane strzały się odbiły. Na dalszej jego karierze teraz Pronger potężnie i gdzieś ponad barkiem Antiego Niemiego. Sporo na lodzie przebywa Chris Pronger, ale ciężko się temu dziwić. No, Philadelphia nie miała takiego komfortu jak Blackhawks w tej fazie finałowej. Tam był wyraźny lider tej formacji obronnej, był nim oczywiście Chris Pronger. Oczywiście był też Kimmo Timonen, bardzo doświadczony fiński obrońca, który wiele lat spędził w Philadelphia, ale to dalsze zaplecze nie było już tak głębokie jak w Chicago, bo czy Coburn, czy Matt Carl, to nie były postaci formatu Campbella czy Hjalmarssona. Chris Pronger grał ogromne minuty, co też odcisnęło się wielkim piętnem na Kanadyjczyku, bo tu widzieliśmy już na początku tej tercji kilka tych starć z Dustinem Byfuglem. Dość ciężko zniósł się Chris Pronger. A późniejsze mecze też tej serii pokazały, że był po prostu bardzo zmęczony. To nie był też już najmłodszy zawodnik w tej fazie playoff. Pamiętajmy, grubo po 30, był 140 prawie zbliżał się Chris Pronger, kiedy Flyers grali ten finał w 2010 roku. I widać było, że to już nie jest ten Chris Pronger, który zachwycał jeszcze wcześniej w Edmonton Oilers czy w Anaheim Ducks, kiedy też dochodził do finału. Chociaż oczywiście nadal był bardzo dobry. Tak, tak, to już zdecydowanie był schyłek. Tej pary już brakowało już w takim długim playoffowym ranie Chrisowi Prongerowi i to była też jedna z przyczyn, dla których Flyers nie dali rady dokończyć tego playoffowego dzieła. Akurat dzisiaj mecz numer 1, to jeszcze Państwo będą mieli okazję zobaczyć kilka fajnych, rzeczywiście dobrych zagrań Chrisa Prongera, ale wraz z trakciem trwania tej serii, może przypomnimy sobie kolejne spotkania, to rzeczywiście Pronger tracił na wartości, tracił na jakości, jaką jeszcze w sezonie zasadniczym, czy na początku playoffów dawał Filadelfii. Okres nieco spokojniejszej gry, no mieliśmy taki fragment, na przestrzeni 5 minut padły 3 bramki, teraz to trochę się uspokoiło. No, widzimy jedna z rzeczy, o której mówiliśmy, czynili to, jak już od początku właściwie swojej kariery Jonathan Taves potrafił grać w strefie neutralnej, jako ten center, który zajmuje się zabezpieczeniem defensywy już przy linii czerwonej.
Też można, myślę, z perspektywy dzisiejszych czasów zauważyć, jak zmienił się hokej NHL. Nie jest to takie szybkie tempo, jak obecnie obserwujemy na lodowiskach najlepszej ligi świata. Za to mamy tutaj praktycznie każdy forechecking zakończony bodziczkiem, czego już dzisiaj tak do końca nie obserwujemy. Joel Quenneville. Niewiele zmienił się. Identyczny. W porównaniu do dzisiejszych czasów. Zresztą patrząc też na Dustina Paplina, też mogę powiedzieć, że nie zauważam żadnych zmian. A to przecież 10 lat. Tylko Pierre Maguire trochę udało mu się schudnąć, mam wrażenie, po tym wywiadzie, który przeprowadził przed momentem z Quenvillem. No, trenerzy obu drużyn to też jest ciekawa historia. Myślę, że Peter Laviolette z nim też będzie tutaj krótki wywiadzik, bo to oczywiście standard telewizji NBC, żeby te przeprowadzane w trakcie przerw rozmowy puszczać gdzieś w pewnych momentach. Peter Laviolette, który no, nie rozpoczął tego sezonu 2009-2010 jako szkoleniowiec lotników. To był chyba jeden z pierwszych przedstawicieli tego manewru, który dość często powtarzał nam się w kolejnych sezonach. To znaczy trener przejmował drużynę w listopadzie, w grudniu, mniej więcej po ćwiartce sezonu wchodził do drużyny, w której coś się nie układało. Ekipa na tej fali dochodziła później do samego finału, czy też często wygrywała Puchar Stanleya. Tak było przecież później w Los Angeles Kings z Darylem Suterem. Tak było też w Pittsburghu z Mike'em Sullivanem. No i tak było z Craigiem Berube w St. Louis Blues. Trzecia gra w przewadze Philadelphia Flyers, a więc no, doskonała okazja na to, żeby się w końcu przełamać w tym elemencie. Trzecia kara po stronie zawodników Chicago. Co ciekawe, tutaj kijem uderzał Niklas Hjalmarsson, a sędziowie niesłusznie odesłali na ławkę kar Briana Campbella. Ale to nieważne oczywiście z perspektywy zawodników Filadelfii. No, w sumie było dość istotne. W sumie dosyć ważne jednak, tak. Bo jednak właśnie, Hjalmarsson to był gość, który w osłabieniach wyjeżdżał od razu od początku. No ale akurat w tej sytuacji to się niekoniecznie sprawdziło. To zobaczymy sobie za chwilę. Otóż w tym momencie, bo Niklas Hjalmarsson nie dał rady zapobiec temu, że Scott Hartnell strzelił bramkę wyrównującą na 2-2. Znowu bardzo potężne uderzenie Chrisa Prongera. Zamieszany jeszcze w tę akcję bramkową Danny Briere. Najsprytniejszy jednak Scott Hartnell. To on doprowadził do wyrównania. No ale wszystko zaczęło się od tego potężnego uderzenia Prongera. Tak, Pronger z niebieskiej, Hartnell najpierw zasłania widoczność, potem odwraca się i nie jest blokowany. Tutaj mówiliśmy, troszkę się zamotał Brent Sopel. To on tutaj miał chyba doskonałą okazję, żeby spod nóg, spod łyżw ten krążek wybić. Nie udało się, Hartnell okazał się sprytniejszy, miał łatwiejszy dostęp tutaj, żeby pełny zamach kijem wykonać i w ten sposób ponownie jest remis 2-2. A to był też chleb powszedni dla Scotta Hartnella. Praca przed bramkarzem, praca na pograniczu pola bramkowego. Może nie był graczem obdarzonym najlepszymi warunkami fizycznymi, ale serducho do gry miał ogromne. Nie bał się przede wszystkim pchać w te niebezpieczne, te ciasne strefy pod bramką. Bardzo dużo goli w swojej karierze zdobył właśnie w ten sposób, wykańczając te takie śmieciowe bramki. 17 sezonów w NHL, Scott Hartnell tutaj w tym spotkaniu można go doskonale odnaleźć na lodowisku dzięki tej bujnej czuprynie, którą jeszcze wtedy posiadał. Wiemy, że w ostatnich latach kariery to już coraz krótsze włosy Hartnella. Znany był zresztą no, nie tylko ze swoich zdobyczy bramkowych, tak jak powiedziałeś, głównie śmieciowych bramek, chociaż to bardzo brzydko zawsze brzmi, ja tutaj będę stał w obronie takich trafień niezwykle senne, chociażby jak w tej sytuacji. I po latach nikt tam nie docieka, jak ten gol padł. Ważne, że prawidłowo. Talerz absolutnie nie atakuje tych bramek, ale taką nazwę przyjęły, faktycznie być może delikatnie pejoratywną.
ale tak jak mówisz, bramka to bramka. I tacy zawodnicy też byli bardzo potrzebni, bo chociaż Filadelfia miała takich co najmniej kilku, bo Simon Gagné, mimo że znakomity technik, to też dobrze czuł się w zamieszaniach podbramkowych. To samo możemy powiedzieć o Mike'u Richardsie, bardzo inteligentnym graczem był na pewno Danny Breer, więc również Filadelfia dysponowała głęboką ofensywą, no bo wystarczy powiedzieć, że pierwszą formacją dowodził Mike Richards, drugą Danny Breer. Dopiero w trzeciej grał młodziutki wówczas Claude Giroux. To też pokazuje, jaką głębią dysponowała Filadelfia. Naprawdę, taka obsada pozycji centrów, to nawet na papierze robiło wielkie wrażenie. Tak, teoretycznie zupełnie ta obsada centrów, jak już wspomniałeś, środkowych napastników, porównując do sytuacji w Chicago Blackhawks, to można się było tutaj naprawdę sporo wykłócać, kto ma lepszych centrów w pierwszych trzech formacjach. Jak ustaliliśmy te czwarte, to jeszcze czasy, gdy to byli ligowi wyrobnicy i zadaniowcy. Natomiast tutaj Richards, Breer, to już były takie firmy, takie ustabilizowane naprawdę marki. Breer na przykład 95 punktów w jednym z sezonów Buffalo Sabres, a to jeszcze nie były czasy, gdy jakieś świetne liczby kręcił Jonathan Toews. Patrick Sharp to był przedstawiciel, no już może nie starszyzny, ale też taki średniak ligowy. No, Danny Breer to był przede wszystkim gracz, który kapitalnie zawsze spisywał się w fazie playoff. No, często dyskutujemy o tym, czy istnieje to pojęcie bycia graczem clutch, czyli tym, który dobrze sprawdza się w sytuacjach kluczowych, w sytuacjach ważnych, w sytuacjach kryzysowych. Na pewno Danny Breer był graczem, który udowadniał, że takie pojęcie było zasadne, bo on w fazie playoff zawsze był dobry, zawsze przychodził do gry i on skończył swoją karierę mając punkt na mecz w fazie playoff. Dwie asysty w tym meczu Daniela Breer, przynajmniej do tej pory, mówimy na minutę i 7 sekund przed zakończeniem się tej pierwszej odsłony. A łącznie w jego karierze, jakbyśmy podsumowali, 124 występy w fazie pucharowej i aż 116 punktów. To tylko potwierdzenie liczebne tego, o czym powiedziałeś przed chwilą. Mieliśmy teraz moment, w którym Filadelfia dość wyraźnie dominowała w tym spotkaniu. Świetnie zareagowali na straconą bramkę w osłabieniu. Dość szybko wyrównali za sprawą Hartnella. Też napędził ich ten powerplay, mimo że niewykorzystany, mimo że stracili w nim bramkę, to jednak później udało im się szybko odbudować grę. No Patrick Kane, mówiliśmy, że w pierwszych latach jego kariery spore problemy z grą, gdy nie był zdecydowanie w ofensywie, na przykład tercji neutralnej, i po jego błędzie udaje się Filadelfii skonstruować taką akcję, która miała też drugą falę ataku, i to właśnie z drugiej fali ataku Daniel Breer, o którym sporo mówiliśmy w ostatniej minucie, wpisuje się na listę strzelców i zmienia wynik na 3-2 dla Philadelphia Flyers. To jest kontakt z krążkiem Patricka Kane'a i mimo że technicznie nic nie można mu było wówczas ani teraz zarzucić, to ta strata doprowadziła do strzelonej bramki przez lotników. Akurat tej akcji można było mieć zastrzeżenia co do techniki Kane'a. Nie potrafił opanować skaczącego krążka. Philadelphia zdobyła kolejną bardzo podobną bramkę w tej pierwszej tercji. To pole bezpośrednio przed bramką Antiego Niemiego należało do nich w tej pierwszej tercji. Świetnie radzili sobie w tych drugich szansach, świetnie potrafili je wykorzystać. Spore problemy defensywy Chicago z tak agresywnie najeżdżającymi na ich bramkę Filadelfijczykami. No tak, pięć bramek w pierwszej odsłonie. Właściwie w takim samym stylu bramkę zdobył Hartnell. Teraz tak samo bramkę na 3-2 z bliskiej odległości po ponowieniu zdobył Danny Breer. To pierwsze trafienie Ville Leino na początku pierwszej tercji. Trochę przypadkowe, ale też wynikało z tego, że presowali obronę Chicago goście z Filadelfii. I presowali ją do samego końca. Jeszcze jedna szansa
szansa była pod bramką Antiego Niemiego, ale już się golem nie zakończyła. W ten sposób kończy się pierwsza odsłona. Filadelfia dwukrotnie prowadziła 1-0 i 3-2 na zakończenie tej części meczu.